Dzień dobry, Bartłomiej Ryś, Polski Karawanin. Kłaniam się serdecznie, moi drodzy, i witam po raz kolejny z niemieckich targów Caravan Salon w Düsseldorfie. Po raz kolejny te targi się odbywają. Jest sukces w okresie pandemii. Oczywiście w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, targi są nieco okrojone. Brakuje chociażby takich dostawców jak Erwin Hymer Group, natomiast i tak nowości z pewnością nie zabraknie. Dla mnie największą nowością na tych targach jest propozycja zaprezentowana przez markę Hobby, a właściwie dwie propozycje. Mamy tutaj do czynienia z zupełnie nowym modelem. Hobby Beachy, tak nazywa się nowa przyczepa kempingowa, przeznaczona dla przede wszystkim młodych ludzi, którzy dopiero startują z karawaningiem, którzy na przykład uwielbiają takie miejsca jak, moi drodzy, Półwysep Helski. I to tam właśnie taką przyczepę jak najbardziej możecie zabrać. Świetna prezentacja nowości na stoisku, ale o tym za chwilę. Sam model Beachy występuje w kilku układach i tutaj te układy możecie zobaczyć. 360, 420 i 450. W zależności od modelu macie długość od 5 metrów do prawie 6 metrów. Ta podstawowy model to jest model przeznaczony raczej dla dwóch osób, natomiast ten 6-metrowy już potrafimy tam zmieścić nawet całą 4-osobową rodzinę. Przede wszystkim, co się rzuca na pierwszy rzut oka, to zupełnie nowy design Hobby. Zwróćcie uwagę, jak wygląda sama bakista na przodzie tej przyczepy. Zupełnie inny metalowy element, świetnie komponujący się z całym wyglądem, z całym designem zewnętrznym przyczepy. Zwróćcie uwagę, że tutaj, moi drodzy, nie ma okien. Kompletnie nie ma ani jednego okna. Mamy tylko piękny napis Beachy tak naprawdę i to jest wszystko. Idziemy na stoisko, bo tam ten model został zaprezentowany naprawdę w tej formie czysto plażowej. Wchodzimy do środka, bo to głównie tutaj jest cała ukryta magia właśnie tej przyczepy kempingowej. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Tak jak Wam mówiłem, po prawej stronie na ścianie nie znajdziemy żadnych okien, natomiast zainstalowano kilka różnych półeczek z takim estetycznym wiązaniem, tylko po to, żeby poszczególne rzeczy po prostu nam z tych półeczek nie powypadały. Mamy do dyspozycji przestronną kanapę, którą oczywiście możemy rozłożyć tutaj, uwolnić ją z tych pasów i tym samym stworzyć tutaj całą przestrzeń wypoczynkową, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Zwróćcie uwagę też na poszczególne elementy kolorystyczne całej przyczepy. Wszystko jest zachowane w formie nieco piaskowej, w połączeniu ze słońcem, w połączeniu z piaskiem, morzem i swobodnym wypoczynkiem. Najważniejszym jednak elementem, jeżeli spojrzycie na tylną ścianę tej przyczepy, są oczywiście otwierane drzwi, coś ale jak w jakiejś kapsule na pick-upa. Tutaj możecie odsunąć sobie te rolety, moskitiery i tym samym prosto z Waszego łóżka, czy prosto podczas korzystania ze stolika w formie jadalnej, zwrócić uwagę, jak piękny macie widok tuż obok swojej przyczepy kempingowej. Design tutaj robi główną robotę. Zwróćcie uwagę, co jeszcze mamy tutaj za drzwiami. Udało się tu stworzyć właśnie nie przestrzeń sanitarną, bo tutaj mamy tylko malutką toaletę wyciąganą taką turystyczną, chemiczną. Natomiast przede wszystkim tutaj skupiono się na półkach, kolejnych miejscach do składowania Waszych rzeczy, kolejnych miejscach do składowania Waszych ubrań, lustro, zaczepy. Taka forma malutkiej przebieralni. Nie mylą Was oczy, nie znajdziemy tutaj aneksu łazienkowego. Tu jest tylko dostępny taki mini aneks kuchenny i też warto zwrócić uwagę, że ma tylko zlew. Nie ma tutaj kuchni, kuchnia jest opcjonalna, możemy tutaj kuchenkę dostawić sobie tu w to miejsce i to jest właściwie, moi drodzy, tyle. Szafki, szuflady, prowizoryczny zbiornik na wodę, o, lodówka znajduje się tutaj, w tym miejscu. Oczywiście lodówkę też możecie wyjąć, możecie ją dowolnie skonfigurować, ona też może być jak najbardziej przenośna. Tuż obok wejścia złącza USB, złącza 230, możliwość sterowania światłem, każdą właściwie ze stref świetlnych w tej przyczepie. I teraz pytanie, jak Wam ona się podoba, bo mi bardzo. Tutaj możecie spojrzeć, jak wygląda cała rozłożona przestrzeń właśnie dzienna, czyli mamy te boczne, lewe, prawe pasy odpięte i tworzy nam się tutaj gigantyczna przestrzeń do odpoczynku, do relaksu, do wspólnego spędzania czasu. Mówcie co chcecie, ale to łóżko ma ponad 2 metry, zarówno jeżeli chodzi o szerokość, jak i o długość, więc tutaj cała ekipa nawet w odpowiednim stanie może sobie swobodnie wypocząć podczas wakacyjnych wyjazdów. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to przyczepa przeznaczona stricte
pod kątem ludzi młodych, ludzi aktywnych, którzy tak naprawdę aneksu kuchennego czy sanitarnego nie potrzebują, śpią na kempingach, a przyczepa jest ich tak naprawdę jedną wielką sypialnią, miejscem do relaksu i odpoczynku. Takie jest właśnie Hobby Beach. Cena. Jeżeli chodzi o cenę modelu Hobby Beach, to ona startuje w Niemczech od poziomu 12 tysięcy euro za ten najmniejszy, najkrótszy model. Inną rzeczą, którą warto podkreślić, to są to bardzo lekkie przyczepy kempingowe. Ich masa własna to około 900 kg, zaledwie 900 kg, a dodatkowo możemy załadować 200 kg w środku naszych bagaży i rzeczy osobistych, więc łączne DMC jednej z przyczep to 1100 kg, więc jest to lekka przyczepa, tania przyczepa, całkiem fajnie wyglądająca w środku i na zewnątrz. Jest to świetny poziom dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z karawaningiem. Nie samymi przyczepami kempingowymi żyjemy. Mamy też do dyspozycji nowego beach vana. Idziemy do środka, moi drodzy. Design został zachowany na podobnym poziomie. Zwróćcie uwagę, nie mamy tutaj zamkniętych przestrzeni, wszystko jest otwarte. Możemy schować tu swoje rzeczy osobiste i zabezpieczyć się przed wypadaniem za pomocą właśnie takich linek. Wszystko jest w podobnej kolorystyce, w podobnych designie, podobnym użyte materiały. Tak jak w przypadku przyczep kempingowych, tutaj mamy też do dyspozycji tylko zlew, bez kuchenki. Kuchenkę możemy sobie tu postawić w tym miejscu zewnętrzną, dodatkową. Tutaj mamy do dyspozycji lodówkę Dometica, mało bo mało, ale jak najbardziej dla młodych ludzi wystarczająco, otwieraną oczywiście z dwóch stron, jak we wszystkich nowoczesnych modelach. Łóżeczko z tyłu, mamy tutaj do przestrzeni salon, po lewej, po prawej stronie kanapy. Oczywiście ten stolik możemy tutaj opuścić i tym samym stworzyć tutaj całkiem spore miejsce do spania. Warto zwrócić uwagę, że wszędzie znajdziemy, o zobaczcie, wytłoczenia, żebyśmy nie zapomnieli, w jakim jesteśmy modelu. Zupełnie inna jakość tych materiałów. Musielibyście tego dotknąć osobiście, żeby to poczuć, bo rzeczywiście to jest coś innego. Tu jest mało drewna, wszystko jest takie mega, mega przyjemne. Samochód to oczywiście Citroen, to jest tylko i wyłącznie przykład targowy. Zwróćcie uwagę, że z przodu mamy do dyspozycji dwa fotele. Tak, teraz oglądacie Citroena, teraz oglądacie deskę rozdzielczą, a teraz oglądacie, moi drodzy, dwa przednie fotele, które z tapicerką też zostały zachowane zgodnie z duchem kolorystycznym pozostałej części pojazdu. Tutaj oczywiście jest stolik. Stolik możemy odpiąć, stolik możemy złożyć i te szyny tutaj w podłodze świadczą o tym, że takie fotele jak te, czyli dodatkowe fotele do jazdy, możemy ich zamontować tu nawet trzy, z tego co moje oczy widzą, czyli w jednej szynie, w drugiej szynie i w trzeciej szynie zamontujemy trzy takie fotele i możemy jechać całą naszą ekipą na wakacyjny wyjazd. Jak to typowo w campervanie, na górze też znajdziemy dodatkowe łóżko do spania. Mamy tam do dyspozycji otwierany namiot dachowy, w którym spokojnie zmieszczą się również dwie dodatkowe osoby, więc łącznie w takim dosyć krótkim samochodzie mogą podróżować nawet cztery osoby dorosłe, a w sytuacji, kiedy podróżujecie z rodziną, 5 osób, 5 foteli, 5 miejsc do spania znajdzie się tutaj również bezproblemowo. Pamiętajcie, że tą przestrzeń tutaj w tym campervanie udało się zagospodarować oczywiście dlatego, że nie mamy tutaj do dyspozycji węzła sanitarnego, ani łazienki, ani kabiny prysznicowej, ani nawet toalety. Podobnie jak w przyczepach, takie samo rozwiązanie zastosowano w tym campervanie. Kojarzycie serię premium w marce Hobby. Oczywiście ona była świetna, kapitalnie wyglądała, ale niestety producent zdecydował się o zakończeniu jej kontynuacji. Za to zaprezentował nam Hobby Maxi i ją też po raz pierwszy widzimy na Caravan Salon premierowo. Hobby Maxi występuje w dwóch wersjach. Tutaj stoimy przy modelu, który jest najdłuższy, dwuosiowy, ponad 8 metrów, 8,3 metra długości dokładnie, 2200 kg, jeżeli chodzi o dopuszczalną masę całkowitą, ale warto zwrócić uwagę na układ, a ten układ jest dosyć nietypowy, dosyć zmieniony. Nie chcę tutaj powiedzieć, że niemiecki producent zasięgnął opinii w Adri Asteli, natomiast troszeczkę tak to wygląda, bo z przodu mamy duży aneks kuchenny na przodzie, następnie przechodzimy do części salonowej, a sypialnię ulokowano tutaj, z tyłu. Jeżeli kamera zjedzie i pokaże nam przez okno, to zobaczycie właśnie wielką sypialnię. Zwróćcie też uwagę na to, jak wyglądają poszczególne rzeczy, mebelki, wykończenia, kształty. No, trudno nie zauważyć, że Hobby troszkę się Astello sugerowało, natomiast czy to źle? Jak najbardziej nie. Warto też przejść, słuchajcie, na przód samej przyczepy i tutaj zwrócimy uwagę na zupełnie nowy sposób i otwierania
przede wszystkim bakisty, dużego okna i tego największego okna dachowego. Przede wszystkim po zamknięciu tworzy to bardzo ładny wygląd całej przyczepy, całej jednostki. Po otwarciu natomiast mamy swobodny dostęp czy to świeżego powietrza do aneksu kuchennego, czy to promieni słońca, jeżeli mówimy o tym górnym odcinku. W środku przede wszystkim, tak jak Wam mówiłem, duży aneks przestrzenny, aneks kuchenny, trójpalnikowa kuchenka gazowa, mnóstwo schowków, szuflad. Podobnie jak w Astelii, przepraszam za te porównania, ale to jest naprawdę, rzuca się w oczy. Lodówkę znajdziemy tutaj po prawej stronie, dużą, Dometika też otwieraną z obu stron, oczywiście działającą w trzech różnych trybach. Bardzo fajną przestrzeń nam tu tworzy. Możemy, ja mając 1,85 cm wzrostu, mogę tutaj swobodnie operować, swobodnie gotować. Jednocześnie mam cały czas kontakt blisko z naturą, no i mam ten przewiew oczywiście tutaj zachowany. Tutaj po lewej stronie zlew. I ciekawi mnie przede wszystkim, moi drodzy, te miejsca, bo tutaj znajdziemy dwa złącza 230 po lewej i po prawej stronie, prawdopodobnie dla podłączenia jakiegoś czajnika, jakichś tosterów. Fajnie wygląda blat najeżdżający jedno na drugie, ładnie podświetlenie LED-owe od spodu, wygląda to bardzo ciekawie, estetycznie, krótko mówiąc, i tyle. Tutaj mamy natomiast do dyspozycji cały salon, całą przestrzeń salonową z dużą, wielką kanapą w kształcie litery C, ze stolikiem ułożonym na środku. Oczywiście po przeciwległej stronie nie mogło zabraknąć gigantycznego telewizora. Krzysztof, ile obstawiasz, ile ma cali? Obstawiam, że koło 40 przynajmniej. Więc jak na przyczepę kempingową jest to naprawdę fajny, spory rozmiar. No i jak widzicie, możecie tutaj swobodnie sobie wypocząć, swobodnie się ułożyć, ulokować, oglądać z partnerką czy z całą rodziną Wasz ulubiony serial. A po wszystkim oczywiście możecie wstać i przejść swobodnie do sypialni. Tutaj dwuosobowa, duża sypialnia z ładnym widokiem. Możecie się budzić każdego dnia, patrząc oczywiście przez to okno, podglądać sobie zew natury, a jednocześnie wyspać się i nie tylko, bo tutaj jak sami widzicie, możecie podnieść tą część podgłówkową, pokażę Wam, o, w ten sposób, tą część możemy oczywiście podnieść i w ten sposób czytanie książek czy nie wiem, korzystanie z tabletu jest o wiele, wiele wygodniejsze. Jednocześnie pod ręką mamy do dyspozycji oświetlenie, podobnie jak w innych modelach Hobby, nie musimy ruszać się z łóżka, żeby sterować oświetleniem, tak samo nie musimy się ruszać z łóżka, żeby sterować ogrzewaniem, bo panel cyfrowy trumy mamy pod ręką. Zgodnie z najnowszymi czasami, zgodnie z duchem karawaningu w obecnych czasach, przyczepa kempingowa nie może się obyć bez aneksu łazienkowego. Tutaj mamy, zwróćcie uwagę, miejsce na toaletę, przestrzeń na nogi, specjalnie wycięto delikatnie tutaj mebelki, żeby ta przestrzeń tutaj została zachowana. Jednocześnie nie zapomniano o półce na drobne akcesoria, nie zapomniano też o pięknej, bardzo dużej, przestronnej kabinie prysznicowej, oczywiście tworzącej całość, pełny węzeł sanitarny. Tak się, moi drodzy, prezentuje nowa Hobby Maxi w tej wersji najwyższej 660, która ma dwie osie i jest naprawdę długa. Ile kosztuje? 38,7 tysięcy euro. Pi razy oko w tych cenach. Jeżeli marka Hobby, to oczywiście Witek Tłuchowski, marka Cargo, cześć. Witam serdecznie. Dotarłeś do Wejherowa, chciałem powiedzieć, do Düsseldorfu również, jak no, w ubiegłym roku. Rok minął, jak z bicia strzelił, praktycznie jesteśmy znowu w tym samym miejscu. No dokładnie tak. A to już rok. Tak. Co nowego, bo Maxi widzieliśmy, Bici widzieliśmy, dodasz nam parę szczegółów technicznych, tak. Natomiast chciałbyś nam pokazać coś innego. Tak, no w tym roku ta ilość nowości, którą prezentuje marka Hobby, jest dosyć duża. Oprócz tego, co wspomniałeś, pojawiła się nowa linia modelowa, czyli Excellent Edition. Wycofano linię Deluxe Edition, która już od kilku lat cieszyła się dużą popularnością. Była bardzo takim praktycznym, kolorystycznie praktycznym, jeżeli chodzi o zabudowę, rozwiązaniem dla klientów. Ale były głosy, że potrzeba czegoś bardziej ekskluzywnego, nawet w tych takich rodzinnych przyczepach, gdzie większość tych modeli była kierowana do rodzin, nawet takich powiedzmy 2 plus 2, 2 plus 3, 2 plus 4 nawet. Także i też te osoby jakby chciały kupić coś lepszego, nie tylko Deluxe'a czy Deluxe Edition, tylko chciały mieć po prostu w swojej przyczepie większy jeszcze poziom luksusu i wyposażenia. I to są te? Tak, tutaj mamy kilka modeli właśnie, które zostały w tym roku wypuszczone na rynek. Jesteśmy obok pierwszej takiej przyczepy, która
Jedną z bardziej popularnych, jeżeli chodzi o łóżka piętrowe, to jest model 650 KMFE. Dotychczas był dostępny tylko jako Deluxe Edition, teraz tylko jako Excellent Edition. Mhm. Także tylko w tej wersji już występuje, można go zamawiać, natomiast nie ma już Deluxe Edition. Skąd popularność tego modelu? Pewnie z układu. Tak, idziemy do środka? Układ, idziemy. Układ świetny. Mhm. Wow, jaka przestrzeń. Tak. Układ bardzo popularny z uwagi na to, że mamy tutaj połączenie bardzo wygodnej sypialni, no świetnej przestrzeni dziennej, która również stanowi bazę do tego, żeby przerobić to na łóżko nawet dwuosobowe. No i kącik, a właściwie pokój dziecięcy, który praktycznie możemy go tutaj zaaranżować albo z dwoma łóżkami piętrowymi. Tu jest akurat wersja opcjonalna za dopłatą z trzema. No i jest kanapa z dodatkowym stolikiem do zabawy dla dzieci. Duża szafa. Także ten model zawsze cieszył się dużym powodzeniem, natomiast teraz, jak widzimy, jest zupełnie odświeżony. Kolorystyka naprawdę według mnie bardzo nowoczesna, biały mat. Bardzo powiększyło to optycznie też tą przyczepę. Tu mamy do czynienia z bardzo fajnymi szafkami, a właściwie frontami, które kryją głębokie szafki i półeczki. Ale już mamy jeden front zamykający całość, co daje optycznie wrażenie, że te szafki są bardzo duże. Chciałbym też tu zwrócić uwagę na bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o okucia. Tutaj dotychczas mieliśmy innego typu zawiasy. W tej chwili zawiasy są systemem soft close, bardzo solidne, myślę, że spotykane już w przyczepach też od paru lat tych wyższych jakby serii premium na przykład, tak? No, system soft close, bardzo ładnie to się tutaj prezentuje. No, nowa tapicerka, też myślę bardzo praktyczna i nowa płyta korpusowa, która też jest w innej kolorystyce niż dotychczas była, nowoczesne usłonienie pionowe. No, myślę, że bardzo nowoczesny wygląd. Technicznie ta przyczepa też przeszła olbrzymią metamorfozę, tego czego tutaj na pierwszy rzut oka nie widać. Dlaczego? Dotychczas mieliśmy do czynienia w tych przyczepach z łóżkami piętrowymi z rozwiązaniem Truma 3004S jako baza ogrzewania przyczepy z rozprowadzeniem wokół całej przyczepy z zwykłym nadmuchem, zwykłym wentylatorem. Teraz zarówno w tym modelu, jak i w innym, co pokażemy, standardowym ogrzewaniem jest Truma 6 Kombi, czyli zintegrowany piec z wbudowanym bojlerem 10-litrowym. Jest to ogromna różnica na plus, myślę, ogromny komfort, bo czy jesteśmy podłączeni do prądu, czy nie, ta woda zawsze jest gorąca z gazu i to jest coś, co klienci oczekiwali już dawno. Myśmy to musieli przerabiać jako też dealerzy później na miejscu, żeby zamieniać te małe trumy elektryczne na trumy gazowe czy gazowo-elektryczne, natomiast tu już mamy wszystko w standardzie. Też zwracam uwagę na nowy panel sterowania, który dostały wszystkie przyczepy Hobby. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. I co mamy w standardzie? W standardzie mamy wszędzie Hobby Connect Bluetooth, czyli już w każdej przyczepie, nawet w najtańszym Deluxe, możemy sparować telefon, aplikację Hobby Connect z tym panelem, sterować zarówno ogrzewaniem, oświetleniem, wentylatorem i tak dalej. To jest bardzo duża różnica i myślę, że podniosła zdecydowanie komfort użytkowania wszystkich przyczep Hobby. Tak rzucam sobie okiem na tylną łazienkę, to jest taki delikatny aneks sanitarny. Tak. A mówiłeś mi w ostatnim materiale, że jednak klienci szukają, no teraz wiesz, taki na wypasie, prawda, czy to kabin, czy to toalet. Tak, ten model z uwagi na swoją, jakby z uwagi na swój rozkład wewnętrzny, no niestety ma taką łazienkę podzieloną, typu w sypialni mamy tą umywalkę i aneks do kąpieli jest połączony z toaletą. No oczywiście w bazie nie ma kotary, nie ma też tej armatury prysznicowej, ale jest to opcja doposażenia, którą praktycznie my jako firma Cargo, jak zamawiamy przyczepy w Hobby, zamawiamy zawsze, bo klienci zawsze to chcą i u nas to mają zawsze już w podstawie, nie przerabiamy tego, nie przebudowujemy, przychodzą przyczepy z fabryki już z tym wyposażeniem. To jest o tyle ważne, że to może nie jest kabina taka sensu stricte no, idealna, natomiast jest to zawsze awaryjnie możliwość wzięcia prysznica i to też sobie klienci cenią. Jasne. Witku, zanim przejdziemy do następnego modelu, cena.
Poszły w górę w niestety tym roku? Poszły w górę, ale to też poszło w górę nie tylko z uwagi na podwyżkę cen, bo tu też chciałem na to zwrócić uwagę, bo ten model poszedł dosyć mocno w górę na przykład, natomiast no tutaj z uwagi na samą różnicę w systemie ogrzewania, to jest no tak naprawdę przepaść, jeżeli chodzi o cenę zakupową samego tego modułu ogrzewania typu Truma 6 Kombi. Stąd też te przyczepy podrożały. My oferujemy taką przyczepę w cenie z, powiedzmy z jakimś tam niedużym, ale doposażeniem fabrycznym, dodatkowo około 115 tysięcy netto. Mhm. Natomiast myślę, że taką przyczepę można skonfigurować i około 130 tysięcy, w zależności od tego, co sobie klient nam wymarzy. Część z tych opcji oczywiście montujemy fabrycznie, a część montujemy u nas, w zależności od tego, co się bardziej klientowi rzeczywiście opłaca. Opłaca. To co, kolejny model? Tak, myślę, że możemy idziemy. Przejść. 6 miejsc do spania. Jedna oś, tam były tak. Dwie. Krótsza. Tak, no tu stoimy przed najlepszym modelem chyba rodzinnym, jaki w ogóle istnieje na rynku w tej chwili. To jest absolutny hit sprzedażowy, model 545 KMF. Czy w wersji Deluxe, czy Deluxe Edition zawsze sprzedawał się fantastycznie. Zawsze był to model i jest dalej poszukiwany przez klientów. Natomiast również w tym roku została dokonana ta zmiana, o której mówiłem przed chwilą. Wycofano Deluxe Edition, mamy Excellent Edition. Tak jak już wspomniałem, przy poprzedniej przyczepie też jest ta zmiana ogrzewania na Trumę 6 Kombi. Myślę, że to podniosło jeszcze wyżej w hierarchii ten model jako model rodzinny i myślę, że będzie się cieszył jeszcze większym powodzeniem teraz. No i oczywiście kolorystyka taka sama jak w poprzednim modelu 650, też te nowoczesne meble i tak dalej. Jest jeszcze parę innych smaczków, o których tutaj można powiedzieć. Został nieco przebudowany aneks kuchenny, który tak na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale została zmniejszona ta szafka cargo, która tu jest wyciągana, ona była szersza, natomiast wprowadzono bardzo, myślę, wydaje praktyczne i świetne rozwiązanie w postaci tej szafki cargo, która jest bardziej pojemna, jeszcze bardziej funkcjonalna i na górze mamy jeszcze małą półkę też zamykaną dodatkowo i te szafki wydaje mi się, że stanowią świetne uzupełnienie tego aneksu. Tutaj mieliśmy też sygnały od klientów, że nieraz tych szafek jest troszeczkę za mało kuchennych, zwłaszcza jeśli ktoś zamawia w opcji piekarnik na przykład, czy mikrofalówkę, no to wtedy jedna z tych szafek, czy połowa szuflad odpada i tych rzeczy nie ma gdzie pochować. Także teraz myślę, jest zdecydowanie bardziej komfortowo. No ten układ, tak jak jeszcze można tu zauważyć, zmienił się, ta kolorystyka zmieniła się również w zeszłym roku, ta ławka. Też mieliśmy sporo pytań o to, dlaczego tamta była bardziej wygodna, było takie jakby U, ta podkowa. Powiem tak, ona była bardziej komfortowa do siedzenia, natomiast mniej komfortowa do przekształcania tego systemu w spanie. No teraz mamy po pierwsze dużo większy stół. Stół otrzymał w tym sezonie nową nogę pneumatyczną. Też zwracam na to uwagę, bo ta jakość tej nogi jest zdecydowanie wyższa według mnie niż ta, która była w poprzednich sezonach. Myślę, że będzie mniej awaryjna, łatwiejsza w obsłudze. Natomiast tutaj ten system też umożliwia praktycznie przesunięcie tych poduszek na stół i już śpimy. Nie musimy gdzieś wyrzucać tych narożników, tych poduch, które właściwie nie było z nimi. Co zrobić? Tutaj jest tak. To uproszczone. Też na tej ławeczce tam pod oknem jakieś tam jedna osoba może przycupnąć jakieś dziecko też dodatkowo, a ten stół jest bardziej po prostu funkcjonalny. Czyli tam łóżko francuskie, tu kolejne dwa miejsca do spania. Tak jest. I tu jeszcze trzypiętrowe, czyli łącznie to też siedem jest, miejsc. Tak, to jest siedem miejsc do spania, natomiast to jest też opcja oczywiście potrójne. Łóżko piętrowe jest opcją za dopłatą. No, trzeba powiedzieć, że rzadko dosyć zamawiano, około dwóch, trzech sztuk na rok zamawiamy rzeczywiście pod klientów. Natomiast też na placu zawsze warto taki jeden model mieć, bo nie wiadomo, kto się pojawi. Czy się właśnie nie przyda. Natomiast ważną kwestią jest to, że wszystkie trzy łóżka mają swoje oddzielne okno. To jest też ciekawe. Faktycznie, okej, widzę to. Jedno, drugie, trzecie. No i tu łazienka oczywiście hitowa z kabiną prysznicową. To czyni ten model absolutnie wyjątkowym w stosunku do innych modeli z łóżkami piętrowymi, bo mamy oddzielną kabinę zamkniętą prysznicową, gdzie nie leci nam na zewnątrz woda, nie moczą nam się tutaj rzeczy, nie moczą się dywany, także ta wilgoć jest wyseparowana. A tu?
No i tutaj, właśnie mamy też zmianę. Mamy dużą szafę, która zawsze była, natomiast na dole był piecyk, który ma 3004S. No już jej nie ma. W tym momencie mamy dodatkową szafkę, a piec Truma 6 kombi schowany jest po prostu tutaj w innym miejscu. Kominek wylotowy jest na bocznej ścianie, także no praktyczność też przyczepy wzrosła. Jest więcej miejsca do zapakowania swoich jakichś tam rzeczy. Nie? Rozumiem, że jest tańsza od poprzednika, tego, którego oglądaliśmy przed chwilą. No niestety, tak jak mówię, no, wzrosły ceny nie tylko z tytułu tego, że same w sobie wzrosły, bo jest podwyżka w fabryce, a była podwyżka, to nie ukrywamy. Natomiast rzeczywiście wzrosły ceny z uwagi na to doposażenie tych przyczep. One zostało naprawdę bogato doposażone. Tu też troszeczkę ten aneks się zmienił, telewizor, z uwagi na przeróbkę tych szafek, które są większe teraz, poszedł na dół. No i tu mamy troszeczkę inną aranżację tego kącika. Natomiast jeżeli chodzi o doposażenie tych przyczep, właśnie ze względu na zmianę ogrzewania, ten wzrost ceny jest dosyć widoczny i odczuwalny dla klientów. Natomiast mi się wydaje, że trudno to też odnieść do takiej realnej podwyżki, bo jak ktoś chciał mieć ten boiler gazowo-elektryczny, to praktycznie musiał to dokupić. Przeróbka tego też nie jest tania, wobec tego ta różnica w cenie per saldo nie wychodzi wcale tak dużo in plus, to myślę, że jest bardzo zbilansowana. To ile za ten model? Ten model bazowo, jeżeli chodzi o Excellent Edition, to jest około 100 tysięcy. Czyli lecz, jednak taniej od tej dłuższej. No troszeczkę taniej, bo jest mniejsza ta przyczepka. No jasne. Witku, co dalej? Myślę, że w tym momencie... No, idziemy na plażę? No, możemy iść na plażę. Idziemy na plażę? Tak. No to idziemy na plażę. Sezon letni się skończył, a my na plaży i to na targę. Wyobrażasz sobie w pracy, a na plaży. No świetna aranżacja stoiska. Muszę powiedzieć, że dawno takiej fajnej, myślę, nie spotkaliśmy na targach. Coś, co przypomina nam faktycznie takie letnie eskapady jeszcze z mojej na przykład takiej młodości typu. No właśnie. Witku, Bici i Maxie pokazywałem, ale chciałbyś coś tu dodać? Tak, no chciałem tylko dodać jedną rzecz, bo ta seria Bici, mam wrażenie, będzie się rozwijać. To jest jakiś taki nowy trend, który pochodzi chyba od głosów oddolnych, czyli od klientów, które wychodzą, że po prostu też chcą ten kontakt z naturą, zwłaszcza w tej dobie pandemii, podtrzymywać albo go nawet rozwijać. I widzę, że hobby poszło w tym kierunku, że odpowiedziało bardzo szybko na to zapotrzebowanie i stworzyło nie tylko serię przyczep, ale też fajnego vana, który myślę będzie się cieszył docelowo dużą popularnością. Właśnie nawet bez łazienki, myślisz? Myślę, że tak, dlatego że no to są, znowu wracamy do takich hipisowskich czasów, kiedy właściwie kto myślał o łazienkach, kto myślał o ogrzewaniach, przyczepach. Każdy chciał mieć dach nad głową, wyjechać i obcować z przyrodą, tak? I to była jakby idea tego karawaningu takiego pierwotnego. No dzisiaj poszliśmy w ogromne luksusy, a tutaj mamy taki powrót do korzeni, mamy to, co jest niezbędne, no ale właściwie nie musimy mieć wielkich luksusów, żeby spędzić weekend nad jeziorem czy nad rzeką w jakimś fajnym miejscu. Co jest ważne, to przyczepy, które zostały pokazane, ich warianty, które zostały pokazane, dają ogromne możliwości rozpoczęcia przygody z karawaningiem osobom, które dotychczas się bały ciągnąć wielkie przyczepy, które bały się tego ciężaru, bały się również tego, że nie dadzą sobie rady z obsługą tego wszystkiego. Natomiast tutaj to jest coś dla takich ludzi, którzy mają deskę surfingową, czy mają gitarę, chcą pojechać szybko, odpocząć, rozpalić ognisko, ale w nocy spać nie w namiocie, bo jak to mówił mój bardzo dobry znajomy, najgorsza przyczepa jest lepsza niż najlepszy namiot. Także to też jest coś w tym, że nie kapie nam na głowę, mamy ciepło, możemy się schować przed burzą, przed deszczem i myślę, że to jest coś fajnego. I te przyczepy, myślę, dają tą możliwość. My w Polsce żeśmy kiedyś odkryli karawaning poprzez niewiadówkę i myślę, że to jest takie nawiązanie do tego stylu, może w innym wymiarze, może to jest trochę inne jakościowo też podejście do tego tematu. Natomiast co jest ważne, ta przyczepa technicznie ona jest przygotowana do, spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Tu nie mamy żadnych oszczędności, jeżeli chodzi o system jezdny, o hamulce najazdowe, o zaczepy. Tu mamy wszystko tak, jak w prawdziwej, normalnej, dużej przyczepie kempingowej, tylko wymiar jest kompaktowy i wyposażenie jest po prostu lekko zredukowane. Natomiast no, design, można powiedzieć... Petarda.
No, ja powiem krótko, petardę. Mi się bardzo podoba. Sprawa, widać szwedzką, duńską, przepraszam, duńsko, rękę projektanta, czyli te klocki Lego i ta cała idea IKEA-owska gdzieś tutaj, no, widać ją i czuć. Natomiast myślę, że no, to się młodym podoba, tak, ludziom. Ja myślę, że do nich jest to dedykowane, aczkolwiek sądzę, że znajdą się też osoby w wieku i średnim, i nawet starsi ludzie, którzy we dwójkę chcą pojechać na ten weekend gdzieś odpocząć i wcale nie oczekują wielkich luksusów. Jasne. Pytanie, czy te przyczepy z tej serii, czy Maxi, Ebici, czy campervany właśnie z serii Bici zobaczymy gdzieś na targach w Polsce albo u Was w firmie? Jak z tym to wygląda teraz? Mamy dostępność, jeżeli chodzi o przyczepy Bici, wszystkie trzy modele, w ilościach niestety ograniczonych na razie, ale będą dostępne. Będziemy mieli i 360, i 450, i 420. Niestety pierwsze produkcje seryjne tych modeli wyjdą około jesieni, czyli tam myślę najwcześniej listopad. Czyli po targach już. Po targach, zarówno w Poznaniu, jak i na Darzynie. Na razie nie mamy informacji, czy uda się to pokazać w Poznaniu, czy w Darzynie. Zobaczymy. Może uda się coś zorganizować, ale tego jeszcze nie wiemy. Natomiast Vana, powiem szczerze, nawet nie wiedzieliśmy, że on jest. Ja też nie wiedziałem. Zaskoczyli nas. Ja też. Tak, no. Ja też byłem zaskoczony. Także zaskoczyli nas tym, więc zobaczymy. Natomiast no, chciałoby się, żeby Polska klientela, polscy fani karawaningu mogli zobaczyć to rzeczywiście na żywo, bo foldery, no zgódźmy się, nie oddają tego wszystkiego. Trzeba to poczuć, ten klimat. Jak tu jesteśmy, to chce się aż wejść do tych przyczep i do tego kampera. Zgadza się. Witku, wszystko? Tak, dziękujemy bardzo. To czyli co, Cargo Wejherowo? Cargo Wejherowo zapraszamy na pełen asortyment, jeszcze póki co, ale naprawdę trzeba się spieszyć w tym sezonie. Nie ma co ukrywać, że będzie ciężko. Dzięki i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, Adria. Przechodzimy do marki Adria. Adria postanowiła zmienić troszkę model Alpine, flagowy model Alpine i przerobić ją w stylu Asteri. Czyli mamy tutaj do dyspozycji o wiele niższą cenę, bo 42 224 cena targowa, 2000 kg jeżeli chodzi o DMC, 863 cm długości. Tutaj możecie zobaczyć układ zarówno dzienny, jak i nocny, łącznie. Mamy tutaj 6 miejsc do spania. 6 miejsc do spania. Opcjonalnie możemy dołożyć, moi drodzy, jeszcze jedno. Co jeżeli chodzi o Alpinę? Zwróćcie uwagę na sam design. Drzwi, tutaj te drzwi, które mogę, o właśnie, otworzyć i zamknąć. Zwróćcie uwagę, że one żywcem są wyjęte oczywiście z Asteri. Zmieniono ich design, w innych przyczepach tego typu nie znajdziecie tak wyglądających drzwi wejściowych. Doskonale pamiętacie, jak prezentowaliśmy Astelle, tam też podwójne drzwi otwierały się w podobny sposób i wyglądały podobnie. Jeżeli chodzi o zewnętrzne aspekty Alpiny, no to oczywiście warto cofnąć się do tyłu i zwrócić uwagę na sam wygląd. Czy to pomocniczych uchwytów, czy to całego designu, jeżeli chodzi o tylne światła, czy to napisy. Napisy też są żywcem już, moi drodzy, wyjęte z Adri Asteri. Cały oczywiście system, cała przyczepa może współpracować z systemem Adria Mach, a ten system również Wam pokazywaliśmy. W krótkim skrócie jest to oczywiście aplikacja dostępna na smartfony, za pomocą której możecie zdalnie sterować całą przyczepą kempingową, wszystkimi systemami zawartymi oczywiście w tej przyczepie, czy to ogrzewaniem, czy klimatyzacją, czy lodówką. W przypadku, kiedy na przykład nie zamkniecie lodówki, również dostaniecie takie powiadomienie na swojego smartfona. Dość gadania, idziemy do środka. Okej, moi drodzy, jesteśmy w środku. Główna sypialnia, nietypowo zlokalizowana, bo na przodzie przyczepy, oczywiście tak jak w innych modelach Adri, całość możecie ustawić w tej pozycji, dokładnie w tej, do leżenia, do czytania, do komfortu, a przy okazji macie oczywiście do dyspozycji bardzo dużą przestrzeń tutaj sypialnianą. Światłami sterujemy podobnie jak u poprzednika, czyli w Hobby, również za pomocą takich paneli zlokalizowanych tuż obok naszych głów. Do dyspozycji oddano nam tutaj również w tym miejscu taką małą półeczkę do ładowania smartfonów ze złączami USB 230. Warto też zwrócić uwagę na design samych szafek, samych półek. One wyglądają też zupełnie inaczej i nieco inaczej się otwierają. Zwróćcie uwagę, że ten element wchodzi tutaj po prostu za tą górną część, tam gdzie zlokalizowane są listwy LED-owe z oświetleniem, moi drodzy. Całość oczywiście możemy zamknąć i swobodnie spędzić czas.
bez wzroku dzieci. Do dyspozycji otrzymujemy też tutaj uchwyt na telewizor. Tutaj on jest zlokalizowany w tym miejscu. Dodatkowa półeczka, ona przypomina już naprawdę takie rzeczy z domu. I są takie fajne gadżety, jak możliwość sterowania małą lampką. Im dłużej naciskacie, tym jaśniej ona świeci. Przechodząc w głąb przyczepy, trafimy do salonu. Salon w kształcie litery C, bardzo, bardzo wygodny. Siedziałem już na podobnym w Asceli. To jest naprawdę miło, naprawdę komfortowo. Fajnie można się oprzeć tutaj głową właśnie o te wszystkie zagłówki. Fajnie wygląda też ta wersja kolorystyczna, ale Adria już przyzwyczaiła nas do tego, że możemy te wersje kolorystyczne swobodnie konfigurować. Wszędzie znajdziecie takie drobne rzeczy, drobne elementy jak światełka chociażby. One są żywcem też zaczerpnięte z Adrii Asteli. Je można swobodnie przesuwać i te oświetlenie punktowe regulować, czy to w lewo, czy to w prawo. Możemy doświecić te miejsca, na których nam szczególnie zależy. Tuż nad wejściem głównym po prawej stronie znajdziecie też panel kontrolny, panel funkcyjny, nowoczesny panel, o wiele lepiej wyglądający niż wcześniej. Wszystkie dane są prezentowane na kolorowym wyświetlaczu, a tuż obok cyfrowa wersja oczywiście ogrzewania. Tutaj mamy do dyspozycji już ogrzewanie Alde. Jest to przyczepa oczywiście w pełni przygotowana do warunków całorocznego bytowania. Aneks kuchenny. Zwróćcie uwagę, jak duży jest aneks kuchenny. Zwróćcie uwagę, jak fajnie wygląda. Ciemne mebelki, kontrastowe w porównaniu do tych do szafek i przy okazji mamy do dyspozycji takie o ładne, chromowane wstawki. Piekarnik. Tutaj również znalazło się miejsce na mały piekarnik. W tym dokładnie miejscu mamy też do dyspozycji bardzo ładną, gustowną deskę do krojenia marki Adria, którą przykrywamy cały tutaj zlew. I tym samym możemy w ten sposób łatwo przedłożyć, powiększyć, tego słowa mi zabrakło, powiększyć przestrzeń roboczą. Trafiamy oczywiście też do lodówki. Duża, przestronna lodówka rodzinna. W końcu, tak jak mówiłem wcześniej, tu może spać nawet 6, opcjonalnie 7 osób. Tu mamy do dyspozycji jeszcze jedną szafkę, jeszcze jedno miejsce. Tu możemy najprawdopodobniej schować swój telewizor ze względu na dostępne złącza 230 i dostępność do salonu. Przechodzimy do dalszej części przyczepy. Ona jest naprawdę długa. Tutaj mamy do dyspozycji dwa łóżka pojedyncze, ułożone piętrowo, przeznaczone raczej dla naszych dzieci, chociaż patrząc na rozmiar, myślę, że tutaj spokojnie i osoby dorosłe mogłyby się wyspać. Pamiętajmy tylko o tym ograniczeniu. 70 kg nośności górnego łóżka. Z dolnym nie ma takiego problemu. Całość oczywiście możemy, tak jak w przypadku pierwszej sypialni, oddzielić, zamknąć i dzieci sobie swobodnie śpią w swoich kapsułach. Tylna część. O tutaj. Tylna część to jest szafa. Oczywiście zbiornik wyrównawczy Alde to jest norma, natomiast tutaj cała jest szafa, półki. Wszystkie rzeczy osobiste możemy trzymać tutaj schowane w jednym miejscu. Pod ręką mamy też do dyspozycji bezpieczniki. Tutaj natomiast zlokalizowany jest aneks sanitarny z kabiną prysznicową, toaletą. Całkiem jak na taką przyczepę. Myślę, że gdybym się tu mógł zamknąć, a spróbuję się teraz, moi drodzy, tutaj zamknąć, to tak, jak najbardziej. Mógłbym tutaj swobodnie wziąć prysznic, dałbym radę. Należy to traktować oczywiście jako taką przestrzeń awaryjną, zapasową, natomiast jak najbardziej można z niej swobodnie korzystać. Tak samo jak można swobodnie korzystać z dostępnej toalety. Miejsca na nogi na pewno nie zabraknie. Kolejna marka Mobilvetta. Wszyscy producenci w tym roku będą kładli mocny nacisk na campervany i tutaj mamy nową serię campervanu, właśnie Mobilvetta, seria Admiral model K6.3, bazujący na Fiacie Ducato. Pod maską 2.3, 140 koni, to jest oczywiście standard, natomiast standardem z pewnością nie jest tak nowoczesny design, jaki został zaprezentowany właśnie przez markę Mobilvetta, która od zawsze słynie z tego, że może potrafi, jest w stanie zrobić naprawdę fenomenalnie wyglądające pojazdy. Zwróćcie uwagę na ten mały zatrzask. Mały zatrzask powoduje, że w momencie, kiedy go odchylimy i otworzymy tą całą półkę,
do dyspozycji otrzymujemy nie tylko blat roboczy, ale również fajny, designerski zlewozmywak. Tutaj dokładnie w tym miejscu. Całość możemy oczywiście zamknąć, a następnie otworzyć dodatkową szafkę cargo. Zwróćcie uwagę na to, jak wygląda same mebelki. Wszędzie mamy chromowane wstawki. Tutaj mamy gigantyczną szafkę cargo na przetrzymywanie czy to napojów, czy to butelek z wodą. Tutaj mamy też do dyspozycji kilka miejsc na kubki, na butelki, na inne szpargały typowo kuchenne. Wchodzimy do środka. W środku, na fotelach, na tapicerce czeka nas oczywiście skóra. Mamy też do dyspozycji bardzo gruby tutaj blat w tym stoliku salonowym. Możemy go też oczywiście dowolnie sobie modyfikować, dowolnie sobie go rozkładać. Już szukam, moi drodzy. O! Jeszcze możemy zrobić coś takiego, czyli dodatkowo przedłużyć cały ten blat roboczy, tak żeby cała czteroosobowa załoga, bo tutaj znajdziemy cztery miejsca do jazdy, swobodnie mogła sobie spędzić wspólnie czas. Po raz kolejny zwrócę Waszą uwagę na design frontów. I mamy też do dyspozycji całkiem przestronne szafki, oczywiście z dodatkowymi półkami. Producenci wreszcie idą zgodnie z duchem XXI wieku, montując, moi drodzy, tuż obok głowy, tuż obok miejsca, w których siedzimy, złącza energetyczne 230 USB. Oczywiście jest też podłączenie do telewizji i do anteny satelitarnej. Przechodząc w głąb pojazdu, trafimy też do przestrzeni łazienkowej. Niestety nie działa nam tutaj oświetlenie, więc może być nieco ciemniej, natomiast chciałbym Wam pokazać nie tylko umieszczenie samej toalety i umywalki, wszystko zgodnie z duchem nowej linii, ale też mamy tutaj do dyspozycji możliwość otworzenia tej ściany, przesunięcia jej w lewą stronę i tym samym stworzenia całkiem sporej kabiny prysznicowej, którą możemy oddzielić za pomocą tutaj takiej właśnie kawałka tutaj materiału Wam zaprezentuję. Całość zamykamy i tym samym nie nalewa nam się tutaj woda. Oczywiście po skorzystaniu z prysznica całość zamykamy. Przechodzimy do tyłu, do tylnej sypialni. A sypialnia jest naprawdę wielka. Dwa łóżka pojedyncze z możliwością ich połączenia po lewej, po prawej stronie. Znajdziemy też bardzo dużo schowków, szafek. Całym oświetleniem możemy sterować też jak w pozostałych modelach, czyli tuż obok głowy mamy przełączniki. Tu oczywiście mamy też do dyspozycji światełka i tak dalej, całkiem tego wszystkiego jest sporo. Łóżka mają dodatkowe takie plastikowe wsporniki, które w połączeniu z tym fajnym, komfortowym materacem tworzą przyjemną przestrzeń do spania. Łóżka też możemy podnieść. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić za pierwszym razem. Zrobimy tutaj małe klocki Lego. Usuniemy te środkowe wstawki. O tak. I tym samym możemy utworzyć całkiem sporą przestrzeń cargo. Widzicie tutaj dodatkowe takie haczyki, za pomocą których możemy zabezpieczyć czy to nasze rowery, czy bagaże. Też warto zwrócić uwagę na to, jak Mobil Vetta tworzy nawet samą podłogę. Tutaj jest zupełnie inny materiał położony, podobny do tych, które znajdziemy chociażby w jachtach. Nowy model. Kapitalnie się prezentuje. Mobil Vetta wchodzi w przedział campervanów naprawdę z mocnym uderzeniem. Kolejny campervan zlokalizowany po drugiej stronie stoiska Mobil Vetty to model z tej samej serii Admiral K6.5. W środku design jest podobny, natomiast wszystko jest utrzymane w bieli. Zwróćcie uwagę na to, jak wyglądają fotele, jak wygląda kanapa. Fronty meblowe pozostały te same, natomiast tutaj zmieniono kompletnie tą tapicerkę na bardzo ultra białą. Życzę powodzenia wszystkim tym użytkownikom, którzy zamówią właśnie tak wyglądający samochód i utrzymają te fotele w czystości, zwłaszcza jeżeli podróżujecie z dziećmi. Natomiast czym się różni ten model od poprzednika? Widać będzie to z tyłu pojazdu. Przechodzimy właśnie na tył modelu 6.5. Czegoś takiego. Drobnostka, ładnie wyglądająca. Nie widzieliśmy tego w żadnym
u żadnego innego producenta. Tutaj po tym, jak łóżko pojedzie do góry, mamy dostępną gigantyczną właśnie przestrzeń do przewozu, czy to rowerów, czy to nawet, nie wiem, rzeczy, które wykorzystujemy w jeździe dosyć offroadowej, dosyć ekstremalnej. Przed włożeniem ich tutaj możemy oczywiście skorzystać z zewnętrznego złącza prysznicowego, obmyć ze wszelkich nieczystości i wstawić je dokładnie tutaj. Tym samym nie pobrudzimy żadnej przestrzeni, bo zwróćcie uwagę, że tutaj mamy taką blachę przemysłowo położoną na dół. Natomiast gdzie śpimy? Śpimy, moi drodzy, tutaj na dwuosobowym łóżku opuszczanym. W tym miejscu przestrzeni na pewno nam nie zabraknie. Po wyjęciu poduszek spod łóżka możemy te łóżko jeszcze niżej obniżyć i wtedy mamy tutaj komfortowe miejsce do spania nawet dla czterech osób, jak tak patrzę, moi drodzy, bo przestrzeni z pewnością nie zabraknie. Ceny, bo to zawsze pytacie, za model 6.3 trzeba zapłacić w okolicach 61 tysięcy euro, natomiast ten model większy, model z przestrzenią cargo, czyli K65, kosztuje w okolicach 65 tysięcy euro. Należy zawsze pamiętać, że w całym materiale wideo podajemy ceny niemieckie z niemieckim VAT-em bez dodatkowej polskiej akcyzy, która niestety na silniki 2.3 jest w naszym kraju nałożona. Mobil Vetta jednak to nie campervany, a przede wszystkim samochody w pełni zintegrowane. Zwróćcie uwagę na nową linię KAI, tak się nazywa. Startuje ceny od 70 około 4000 euro. Jest to wersja oczywiście samochodu w pełni zintegrowana, bazująca w tym przypadku na Fiacie Ducato. Nie mylę się, na Fiacie Ducato chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli. Do dyspozycji mamy tutaj oczywiście schowek, pierwszy schowek, który pomieści nam bardzo dużo różnych gadżetów i rzeczy. Mamy do dyspozycji obok drugi schowek. Jak wszystkie Mobil Vetty, ten samochód jest również przystosowany do podróżowania przez cały rok, więc tutaj swobodnie możemy schować czy to narty, czy to inny sprzęt pomagający przy naszym wypoczynku. Do dyspozycji mamy też z tyłu bardzo przestronny, duży garaż. Zwróćcie uwagę, że tutaj moglibyśmy wstawić nawet kilka rowerów. Spakujemy się tutaj całą rodziną na wyjazd bez najmniejszego problemu. Garaż jest oczywiście ogrzewany oraz izolowany. Warto przede wszystkim jednak wejść do Mobil Vetty do środka. Nie bez kozery, wszędzie znajdziemy znaki mówiące o tym, że jest to Mobil Vetta Design. Mobil Vetta Design. No właśnie, gdzie ten design? A design znajdziemy w środku. Te kampery naprawdę mogą się podobać. Sami się rozejrzyjcie po tym, jak to wszystko wygląda. Od tapicerek, przez mebel, przez dodatkowe oświetlenie, przez położoną skórę w formie takiej kawy z mlekiem. To jest taka kawa z mlekiem, taki kolor na przednich fotelach. No, całość wygląda naprawdę, naprawdę rewelacyjnie. Teraz możecie zobaczyć na przednie łóżko, oczywiście opuszczane, dwuosobowe. No i biegniemy dalej przez aneks kuchenny, przez te wszystkie poszczególne elementy, które wyglądają naprawdę przecudownie. Tutaj producent dba o każdy, dosłownie każdy detal, łącznie z dodatkową szafką, łącznie z dodatkowym oświetleniem LED-owym, które zawsze było bardzo mocną stroną tej marki. Przechodząc do tyłu, trafimy, układ jest standardowy, typowy, trafimy oczywiście do przestronnej sypialni w formie takiego łóżka królewskiego, łóżka wyspowego, duże łóżko, ono jest oczywiście wyżej podniesione ze względu na ten duży garaż pod nim, natomiast i tak wejście tutaj jest ułatwione dzięki dwóm schodkom z lewej i z prawej strony. Tutaj oczywiście też należy się zatrzymać przy tym, jak ten samochód wygląda, jak wyglądają fronty meblowe, jak wyglądają zaokrąglenia tutaj prowadzące do szaf na ubrania, bo tutaj oczywiście po lewej i po prawej stronie znajdziemy przestronne szafy do powieszenia naszych rzeczy, jak wygląda cały zagłówek, jak wyglądają poszczególne lampki. To może się podobać. Nawet logotyp producenta Mobil Vetty znajdziemy tutaj. W tym delikatnym oświetleniu na górze tutaj też jest zawarty logotyp, abyśmy nie zapomnieli, w jakim dokładnie kamperze śpimy. Przestrzeń sanitarna też się znajduje tutaj. Po mojej prawej stronie bardzo fajnie wyglądająca kabina prysznicowa z takimi dodatkowymi elementami. O, musiałbym wyciągnąć podłogę, ale zrobię Wam to, zrobię to dla Was, żeby pokazać Wam, że ściany tutaj tej kabiny prysznicowej wyglądają naprawdę fantastycznie, fenomenalnie. Jest to wszystko oczywiście dodatkowo podkreślone ciepłym światłem LED-owym. Całość prezentuje się elegancko. No musicie sami to przyznać, a jeżeli nie mam racji, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Po drugiej stronie natomiast znajdziemy przestrzeń toaletową.
toaleta, umywalka i oczywiście tymi drzwiami możemy odciąć tą przestrzeń sypialno-sanitarną od tej części salonowo-kuchennej. O marce Ranger napisaliśmy już naprawdę wiele artykułów. Na naszych łamach też mieliśmy przyjemność testować te samochody. Tutaj oczywiście one się też pojawiły. Model Ranger 560 i 570. Oba bazujące na bazie Forda Transita pod maską 2.0, 170 koni i co najważniejsze, napęd na wszystkie cztery koła. Tutaj w momencie, kiedy elektronika poczuje, że mamy uścisk na przedniej osi, automatycznie rozdziela moment obrotowy również na oś tylnią. Warto zwrócić uwagę, że tutaj możemy te kampery wykorzystać, wyposażyć właśnie w takie dodatkowe opony terenowe i wtedy gwarantuję Wam, że wjedziemy w praktycznie każdy teren, który jest niedostępny dla tych wszystkich kamperów, które znajdziemy tutaj w okolicy. Co jeżeli chodzi o wnętrze? Wnętrze jest naprawdę dosyć typowe. Mamy dwa fotele z przodu, tylną kanapę z tyłu. Model oczywiście czteroosobowy, chociaż jest to zdecydowanie moim zdaniem camper van przeznaczony dla podróżowania w osób dwie. Zdecydowanie dla pary. Co w środku? W środku aneks sanitarny, duża sypialnia z tyłu, kabina prysznicowa, toaleta, aneks kuchenny, lodówka umieszczona tutaj w tym miejscu. A jeżeli chcecie więcej szczegółów na temat marki Ranger, to albo możecie zobaczyć nasze materiały wideo, na którym już przetestowaliśmy te samochody, albo zgłosić się do firmy Trans AM z Pszczyny, która jest autoryzowanym dealerem tej marki w Polsce. Jeżeli chodzi oczywiście o ceny, no to cena jest tutaj od 68 tysięcy euro za model większy 560, natomiast za model 570 też na 4 zapłacimy 64 tysiące euro za ten konkretny prezentowany model. Challenger. Witamy na marce Challenger, model 240, samochód bazujący na Fordzie, musiałem rzucić okiem na Fordzie Transicie, 7 metrów długości, 4 miejsca do jazdy, 4 miejsca do spania, 3115 kg, jeżeli chodzi o masę własną, z ogrzewaniem dieslowskim na pokładzie, 65 tysięcy euro. Tyle za niego zapłacimy. To co, wchodzimy do środka? Albo nie, może zejdziemy, słuchajcie, z innej strony, bo w tym kamperze, w tym konkretnym pojeździe można wejść do niego również tutaj. Tu mamy dodatkowe wejście, osobne zupełnie wejście, no to co, wchodzimy. Nie znajdziemy tu pomieszczenia sanitarnego, znajdziemy tu przestrzeń do przechowywania rzeczy. Oczywiście tutaj mamy bardzo głębokie półki, bardzo głębokie szuflady. Dzwoni mi telefon, że muszę iść na konferencję. Nie wyłączyłem telefon. Mamy tutaj do przestrzeni, przestrzeń oczywiście jeszcze garażową, bagażową. Mamy tutaj luk, drzwi otwierane, całość. Możemy oczywiście odciąć od tej części mieszkalnej za pomocą drzwi. Kapitalne rozwiązanie. Wchodząc do środka też zauważymy zupełnie ciekawy aneks kuchenny z fajnymi listwami LED-owymi. Fajnie to wszystko wygląda. Tutaj mamy dodatkowy też przestrzeń roboczą, podniesiony blat, a pod blatem oczywiście lodówka. Przestronna, całkiem spora lodówka. Po drugiej stronie natomiast na lekkim podwyższeniu zlokalizowana jest toaleta, zlokalizowana jest też kabina prysznicowa i oczywiście Challenger to jest kolejny producent, który rozwiązuje to w ten sposób, że albo korzystamy z toalety, albo zmieniamy jedną ściankę grodziową i mamy do dyspozycji bardzo dużą kabinę prysznicową, którą oczywiście możemy całkowicie tutaj sobie zamknąć w ten sposób. Idziemy dalej. Przechodzimy do salonu i zwróćcie uwagę, jestem na pokładzie 7-metrowego kampera, a przechadzam się tutaj jak chcę. Jeżeli przeszkadza mi stolik, po prostu go przesuwam i mam dostęp wtedy do szoferki, w której znajdziemy oczywiście Forda Transita, automat i nowoczesną stację multimedialną Zenka. Natomiast nie, Ford jest tutaj głównym graczem. Głównym graczem jest ten olbrzymi, gigantyczny salon, który możemy dowolnie modyfikować. Nawet łącznie, moi drodzy, ze stolikiem. Jeżeli podróżujemy we dwójkę, otwieramy dwie części stolika. Jeżeli podróżujemy sami, zamykamy część stolika. I tak dalej, i tak dalej. Możliwości konfiguracji jest tutaj naprawdę dużo. Po drugiej stronie znajdziemy wysuwany telewizor 32-calowy, jak sami widzicie. I oczywiście całość możemy tutaj sobie swobodnie schować i tym samym stworzyć dodatkową półkę. Dodatkową półkę znajdziemy też przy samym wejściu.
tutaj możemy ustawić nasze rzeczy, tu schować kieliszki, schować butelki na wina, schować drobne szpargały, kluczyki, wszystkie rzeczy, na których zazwyczaj nie mamy miejsca. Tu w Challengerze jak najbardziej takie miejsce się znalazło i pod tym oczywiście też do dyspozycji mamy gigantyczny schowek, kolejny schowek. Całość wygląda i prezentuje się naprawdę fajnie. Warto też zwrócić uwagę na te łóżko, które się opuszcza tutaj z górnej części. Muszę przejść do aneksu kuchennego, nacisnąć przycisk tutaj, w tym miejscu. Naciskamy go i łóżko jedzie. Łóżko nam zjeżdża bardzo szybko na sam dół i sami możecie zobaczyć, że jest naprawdę, naprawdę wielkie. Możemy je spuścić do tak niskiego poziomu, że w momencie, kiedy otworzymy ten telewizor z boku, tutaj oczywiście możemy swobodnie się wylegiwać i oglądać ulubione seriale, ulubione filmy. Dodatkowym sterowaniem elektrycznym jest oczywiście tutaj stolik, czyli możemy podnieść łóżko. Musimy na to chwilę poczekać, zawsze te silniki szybciej łóżko opuszczają niż je chowają. Już jest wystarczająco, żeby Wam pokazać. Naciskamy ten przycisk i możemy modyfikować wygląd stolika, a właściwie jego wysokość. W górę, bądź oczywiście w dół jako stolik deserowy, jako stolik kawowy. Powiem Wam tak, jestem zaskoczony, że jest coś nowego, że udało się jeszcze coś nowego wymyślić. Całość prezentuje się niezwykle fajnie. Jeżeli szukacie samochodu nietypowego, krótkiego, ale z gigantyczną przestrzenią, Challenger 240. Benimer, hiszpański producent, nie powinien się już niczego wstydzić, czego efektem jest jego obecność po raz kolejny zresztą na targach właśnie tutaj w Düsseldorfie. Model w pełni zintegrowany, już go widzieliście na naszym kanale. Benimer Amphitron 961 to jest konkretna nowość przygotowana właśnie na sezon 2022 i tutaj szybki rzut oka do katalogu. Ten dokładnie model 961 ma długość 7 metrów, 4 miejsca do jazdy, 4 miejsca do spania i 4 miejsca w jadalni. Nowością jest też model 983, jest nieco krótszy, 6 metrów 59 cm, za to aż po 5 miejsc do jazdy, 5 miejsc do spania i stoi tuż obok. Idziemy do pierwszego 961. Wchodzimy, moi drodzy, do środka. Amphitrona już widzieliście wielokrotnie i pokazywaliśmy go wielokrotnie na naszym kanale. To jest bardzo fajnie wykonany samochód. Tu już na bazie nowego Fiata Ducato. Zupełnie nowe podwozie, zupełnie nowy automat, zupełnie nowe wyposażenie też samego podwozia. O nowym Fiacie Ducato już mówiliśmy na naszym kanale, natomiast z pewnością warto przypomnieć, że zmieniło się wszystko dosłownie. Kierownica, wyświetlacze, zmieniły się też systemy bezpieczeństwa, zmieniła się też automatyczna skrzynia biegów, która ma już teraz łącznie 9 biegów i naprawdę pracuje zupełnie inaczej od tego poprzedniego, nazwijmy to automatu, bo to automatem do końca nie było. Tak jak mówiłem wcześniej, 4 miejsca do jazdy, 2 z przodu, 2 tutaj na tylnej kanapie, stolik całkiem duży, przestronny, z możliwością jego dodatkowego poszerzenia, rozłożenia. Oczywiście jak to w standardowej pełnej Integrze, mamy tutaj też do dyspozycji opuszczane łóżko z przodu. Nie będę składał przednich foteli, żeby opuścić je do samego dołu, ale możecie sami zobaczyć, że to łóżko z przodu jest naprawdę bardzo dużych rozmiarów. Całość też prezentuje się całkiem ładnie. Benimer kiedyś miał problem ze swoim designem, ze swoją jakością materiału. Zwróćcie uwagę właśnie chociażby to, co pokazuje mój kamerzysta. Teraz zupełnie inaczej wycięte meble, zupełnie inaczej poprowadzone oświetlenie, to po prostu da się lubić. Zmienił się też panel sterowania, tutaj ten główny panel sterowania. Zwróćcie uwagę, że jest bardziej elegancki, ładny, czytelny. Możemy oczywiście sprawdzić sobie poziom wody, poziom akumulatorów, sprawdzić temperaturę. No dzisiaj na targach, moi drodzy, jest gorąco, a w środku 27 stopni aż. Tu z tyłu główna sypialnia, dwa łóżka pojedyncze z możliwością ich oczywiście połączenia tutaj tą środkową dokładką, natomiast fajnym gadżetem jest tutaj zazwyczaj są drzwi. Nie wiem, czy kojarzycie, zazwyczaj są drzwi otwierane w lewo bądź w prawo. Tutaj producent zdecydował się na zastosowanie właśnie takich tego typu szuflad. Pomocne w wejściu do łóżka będzie oczywiście taki rozkładany, fantazyjny schodek i dzięki temu mamy zachowany poniżej pojazdu duży, wysoki garaż, natomiast tutaj bez problemu możemy sobie na te łóżka wejść, nawet jak jesteśmy w
wiecie, wieku. Pomieszczenie sanitarne wspólne, kabina prysznicowa i toaleta to jest jedno pomieszczenie, natomiast kabina prysznicowa jest odcięta tutaj nie za pomocą kotary, tylko za pomocą normalnych drzwi, tak naprawdę z pleksy, więc tutaj swobodnie weźmiecie prysznic, zbiorniki na wodę mają po ponad 100 litrów pojemności. Co ciekawe, oczywiście w pełnej integrze tutaj Benimara, Amfitronie mamy wersję całoroczną, czyli zbiorniki są izolowane, ale za ogrzewanie odpowiedzialny jest tu system Alde, o którym opowiem Wam za chwilę. No i co na końcu? Na końcu oczywiście aneks kuchenny. Bardzo ładnie poprowadzone wszystkie tutaj szafki, szufladki, miejsca, w których możemy zmieścić naprawdę dużo swoich rzeczy. Mamy tutaj też półeczki w tym miejscu. Krótko mówiąc, jest to bardzo fajnie zbudowany samochód, który jest oferowany w całkiem fajnych pieniądzach przez oczywiście ACK Benimar Polska z Kędzierzyna Koźla. Pozostajemy przy modelu jeszcze 961. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na garaż. Tak jak mówiłem, bardzo przestronny, bardzo duży, izolowany, oczywiście ogrzewany. Przestrzeni znajdziecie tutaj dużo, dużo i jeszcze raz dużo. I bez problemu zmieścicie się na całą podróż, ale warto w tym momencie przejść, moi drodzy, do modelu, który znajduje się obok. Po drodze miniemy ogrzewanie Alde. Pierwszy raz będę Wam mógł pokazać, jak takie ogrzewanie Alde działa. Znacie je doskonale z różnych moich prezentacji. Natomiast tak, tu jest główny kozioł. To tutaj gaz zamienia się w ciepełko i ogrzewa specjalny płyn, który krąży tutaj w całym układzie. Dokładnie tutaj. Ten różowy płyn, stąd te zbiorniki wyrównawcze w kamperach, które mają ogrzewanie Alde. Zbiornik i płyn prowadzi się do tych grzałek, one się nagrzewają, nagrzewa się również tutaj podłoga. Ten płyn cały czas krąży, nagrzewa się, tu nie ma żadnego nadmuchu, nie ma wysuszania powietrza. Jest to tak naprawdę centralne ogrzewanie, które znacie chociażby z domów. A przechodząc dalej, trafimy na Amfitrona 983. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to model krótszy, zaledwie 6,5 metra i tutaj właśnie zamiast garażu znajdziecie te dodatkowe piąte miejsce do jazdy. Też żadna nowość, bo równie dobrze oczywiście możecie to łóżko złożyć i wtedy tą przestrzeń garażową uzyskać. Natomiast jeżeli tak jak ja, macie trójkę dzieci i chcecie mieć samochód w pełni zintegrowany, to rzeczywiście Benimar jest jedną z niewielu marek, która taką możliwość daje. Idziemy zobaczyć do środka. Pomimo mniejszej długości w środku znajdziemy naprawdę dużo przestrzeni. Sami zwróćcie uwagę, że tutaj w korytarzu przemieszczam się bez najmniejszego problemu. Zacznijmy od tyłu nietypowo, bo tutaj znajduje się bardzo duża szafa i Benimar pokazał już to rozwiązanie wcześniej. Mamy szuflady po lewej, po prawej stronie. Mamy dodatkowy tutaj taki zamykany schowek. No i oczywiście dużo przestronną szafę na wszystkie nasze ubrania, więc tutaj swobodnie możemy się zapakować. Problem może być jedynie z wyciągnięciem tamtych rzeczy zlokalizowanych tam głęboko z tyłu. Ale swobodnie można to zaplanować w taki sposób logistyczny, by te rzeczy tamte były na wszelki wypadek. Aneks kuchenny, umywalka, zlew, kuchenka gazowa, całkiem spora przestrzeń robocza. Oczywiście te nowe, zmodyfikowany wygląd szuflad, jak sami możecie zobaczyć, ładnie ścięte, ładnie to wszystko się prezentuje. Duża lodówka po mojej prawej stronie z oddzielnym zamrażalnikiem u góry. I oczywiście jak to w Benimarze z przestrzenią cargo, tutaj na duże, nawet 1,5-litrowe butelki. To właśnie tutaj w tym miejscu możecie je w sposób bezpieczny transportować. Otwieram drzwi po mojej lewicy. I tutaj oczywiście ten podobny aneks łazienkowy, czyli toaleta, kabina prysznicowa i tutaj pod kabiną prysznicową możecie zobaczyć właśnie teraz grzejnik Alde, który jest tak naprawdę jedynym wystającym elementem całego systemu grzewczego. Zamykamy przestrzeń sanitarną, przechodzimy tutaj do salonu. Tutaj możecie zwrócić uwagę, że jest miejsce na postawienie telewizor bądź na zaczepienie tutaj go na specjalny zaczep. Wtedy tą przestrzeń możecie oczywiście swobodnie wykorzystać, podobnie jak te przestrzenie tutaj w tym miejscu. Szuflad jest naprawdę, naprawdę dużo, więc pomieścicie się na pewno całą załogą. Przypominam, 5 miejsc do jazdy, 5 miejsc do spania. Salon to już jest skóra pomieszane, kolor czarny z kolorem takim białym, ekri i oczywiście przednie fotele są zachowane w podobnej kolorystyce. Tutaj w tym układzie możecie zobaczyć dokładnie, jak wygląda opuszczone przednie łóżko, dwuosobowe, nawet trzyosobowe przestrzeni tej sypialnianej jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Przypominam, że jesteśmy w kamperze bardzo krótkim, bo zaledwie 6,5 metra długości. Z przodu oczywiście zerkam Fiat Ducato, ale chyba jeszcze w starej budzie. Krzysztof, jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale na pewno Fiat Ducato. Na 100%.
Tak? Nowy, stary? Z manualem. Z manualem, oczywiście. Manualna sześciobiegowa skrzynia biegów i tak jak Wam mówiłem wcześniej, mamy tutaj już do dyspozycji oczywiście system grzania Alde. Tutaj mamy cyfrowy wyświetlacz, którym możemy zmodyfikować go, wszelkie ustawienia, a obok ten sam już panel sterujący, nowy panel sterujący, ale ten sam, który widzieliście u poprzednika. Także jeżeli szukacie pełnej Integry z 5 miejscami do jazdy i z 5 miejscami do spania, to rzeczywiście ten model jawi się jako bardzo ciekawy wybór. Myślę, że będzie jego cena oscylowała w okolicach 350, może nieco więcej tysięcy złotych. Także jest to dobra propozycja, jeżeli szukacie czegoś właśnie na polskim rynku w dobrych pieniądzach, w dobrym wykonaniu, a jednocześnie kampera uniwersalnego dla pary i dla rodziny. Benimar to też jedna z niewielu marek, która w dalszym ciągu produkuje, moi drodzy, kampery typu alkowa i w dalszym ciągu są to pojazdy bardzo nie nadające się, zwłaszcza kiedy podróżujecie dużo paczką znajomych, bądź macie do dyspozycji dużą rodzinę. I tutaj macie Benimara serię Sport. To są wszystko samochody alkowy w rozmiarze od 6,46 metra po 7,43 metra. W środku potraficie znaleźć nawet 6 miejsc do jazdy, a tutaj w przypadku modelu 323, który mieliśmy okazję testować, 6 miejsc do jazdy, 6 miejsc do spożywania wspólnych posiłków i aż 7 miejsc do spania. Nowością jest model S340 555, 6,71 metra, więc bardzo fajny wymiar. Jednocześnie, jak sami widzicie, podwoziem jest Ford. W przypadku naszego kraju, będę to wielokrotnie powtarzał, jest to szalenie ważne, bo niska akcyza, bo dwulitrowa jednostka, bo można też zamówić samochód z mniejszym silnikiem, 130-konnym i wtedy naprawdę cena takiego Benimara jest szalenie atrakcyjna. Jest to bardzo tak fajny entry level, czyli jeżeli chcecie zacząć przygodę z karawaningiem, a nie chcecie wydawać majątku, bądź też otwieracie wypożyczalnie tego typu samochodów, to Benimar nadaje się do tego w sposób rewelacyjny. Czekamy na możliwość wejścia do środka, zobaczmy jak wygląda z zewnątrz. Mamy tutaj do dyspozycji garaż. On jest być może mały na pierwszy rzut oka, natomiast tutaj swobodnie schowacie sobie wszystkie krzesełka kempingowe, stoliki. Macie możliwość też podłączenia się do złączy energetycznych 230-12. Tak jak widzicie, obok jest wydmuch ogrzewania, czyli tutaj oczywiście garaż, tak jak cały samochód, jest też izolowany i ogrzewany. Tutaj te pasy, tutaj w tym miejscu sugerują, że całość możemy oczywiście podnieść. Tu znajduje się łóżko, całość możemy podnieść i tym samym zwiększyć tą przestrzeń garażową. Zamykamy garaż. Mamy tutaj wylot trumy w tym miejscu, zbiornik na wodę, możliwość zamontowania dodatkowego uchwytu na rowery, kamera cofania, ładne lusterko z tyłu, delikatne, ale jest. No i oczywiście design taki jak już wszystkich Benimarów, te charakterystyczne wstawki, naklejki i oczywiście też wersja wyposażenia, czyli Nordkap. Oznacza to w pełni przygotowany samochód do warunków zimowych, izolowany zbiornik na wodę, dodatkowe ogrzewanie i tak dalej, wszystko to powoduje, że takim samochodem możecie podróżować przez 365 dni w roku. Czekamy na możliwość wejścia do środka i pokażę Wam, jak wygląda wersja Sport w środku. Założyłem hiszpański kapelusz, bo oczywiście Benimar to hiszpańska marka, ale odkładam go, żeby pokazać Wam wnętrze. I zaczniemy od tylnej sypialni. Tutaj mamy łóżko nieco, można by było powiedzieć, że francuskie, dwuosobowe, ale lekko ścięte, więc dwie osoby tutaj się zmieszczą, zwłaszcza, że szerokość tutaj, gdzie trzymacie głowę, jest naprawdę fajnych, pokaźnych rozmiarów. Tutaj natomiast możemy sobie elektrycznie opuścić dodatkowe, pojedyncze łóżko. O, dokładnie na taką wysokość, maksymalnie na taką wysokość, 150 kg nośności, całkiem spora długość i tutaj też osoba dorosła nawet się zmieści bez najmniejszego problemu. Szafa na ubrania w tym miejscu, półka, szafa, obok lodówka, oczywiście też z pojemnikiem cargo do przewozu dużych butelek. Przestrzeń sanitarna podobna jak w poprzednich modelach, toaleta, kabina prysznicowa w jednym pomieszczeniu, odseparowana, całkiem spory aneks kuchenny, trójpalnikowa, kuchenka gazowa, zlew, szuflady, szafki w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, że już jest inny design, nieco chciałbym powiedzieć z poprzedniej epoki, ale rzeczywiście to doskonale pokazuje, jaką robotę wykonał Benimar na przestrzeni tych lat. To wygląda zupełnie inaczej od już nowych modeli. No i przechodzimy do salonu.
w salonie, tak, najpierw może szoferka. Szoferka Ford Transit z nowym automatem, już z tą dużą stacją multimedialną, z wbudowaną oczywiście w nią nawigacją. Nad głowami znajduje się dodatkowe łóżko w alkowie, bądź też przestrzeń do przechowywania rzeczy w momencie, kiedy nie korzystacie z tego łóżka. Tutaj, żeby się nie obijać głową, możecie to łóżko sobie tak dodatkowo podnieść, by Nimar też wysłuchał swoich użytkowników i zainstalował obok łóżka dwa porty USB. W salonie natomiast mamy do dyspozycji chyba największy stół, jaki widziały moje oczy, i tutaj oczywiście możemy go gdzieś tutaj na pewno dodatkowo rozłożyć. Tak jest. No Krzysztofie, tutaj to byśmy mogli zrobić porządną imprezę. Naprawdę porządną. Stolik jest naprawdę gigantyczny. Zmieścą się tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, spokojnie pięć osób, i oczywiście tą przestrzeń możemy też przekształcić na dodatkowe miejsce do spania. Wystarczy złamać tą nóżkę, zaczepić stolik o dolną listwę i tym samym stworzyć tutaj dodatkową przestrzeń do spania. Powiem Wam tak, niby wszyscy wycofują się powoli z kamperów typu alkowa, natomiast w dalszym ciągu są to samochody oferujące największą przestrzeń w swojej klasie na stosunkowo małej przestrzeni, bo przypominam, jesteśmy w samochodzie o długości nieprzekraczającej 7 metrów. Kończymy relację naszego pierwszego dnia prasowego na Caravan Salon 2021 w Düsseldorfie, oczywiście z polskim akcentem. Jesteśmy na stanowisku firmy Balkamp, która ponownie pokazała się w Niemczech i ponownie przywiozła tutaj cztery różne modele samochodów. Zacznijmy od tego, od zmian, bo zmienił się design. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy metal w jasnym, wyrazistym połysku. Tutaj mamy już zastosowany mat. W ubiegłym roku Balkamp też zmienił swój logotyp na bardziej wyrazisty, stąd chociażby te przetłoczenia, pomarańczowe paski nawiązujące bezpośrednio właśnie do kolorów w logotypie. Mamy do dyspozycji tutaj łącznie na stoisku cztery samochody w czterech różnych podwoziach. Tutaj Mercedes Sprinter. Samochód, od którego właściwie firma Balkamp zaczynała swoją przygodę z karawaningiem. Samochód długi, kosztujący 110 tysięcy euro. Balkamp model 720 na bazie Mercedesa Sprintera. 170 koni pod maską, oczywiście pełny automat, pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o sam samochód. No i zwróćcie uwagę przede wszystkim na design. Dach, który znajdziemy na górze, który powiększa przestrzeń mieszkalną, to oczywiście autorski pomysł polskiej firmy. Na dachu znajdziemy tutaj, w przedniej części, warto zwrócić uwagę na nowy elastyczny panel fotowoltaiczny. To też zupełna nowość w ofercie tej firmy. Do tej pory panele były montowane stacjonarne, na stałe. Teraz wyglądają o wiele lepiej, wpisują się elegancko w całą bryłę samochodu. Cena, którą możecie oczywiście określić jako bardzo wysoką, wynika też z zastosowania samego podwozia. Mercedes Sprinter jest podwoziem naprawdę drogim, jednocześnie oferującym dużo. W momencie, kiedy otworzymy drzwi boczne od kierowcy, zobaczymy luksusowe, naprawdę luksusowe podwozie. Począwszy od kierownicy multimedialnej, poprzez środek, konsolę centralną z całym układem multimedialnym, kapitalną dziewięciobiegową skrzynią automatyczną 9G Tronic. No i ten silnik, całość współpracuje rewelacyjnie, jest bardzo elastyczna i charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa. Balkamp. Co robi Balkamp? Balkamp robi właściwie wszystko, począwszy od samego obszycia foteli, po wybór odpowiednich tapicerek, po też zmiany w samej szoferce. Wszystkie jasne kolory, które widzicie w szoferce, od konsoli tutaj w tym miejscu, w tym, po drzwi, w momencie, kiedy się cofniecie, zobaczycie drzwi, to wszystko robi Balkamp, łącznie z tymi obszyciami. Tutaj gramy detalami. Tutaj detal ma największe znaczenie. I oczywiście nie od dziś wiadomo, że firma Balkamp przygotowuje samochody w pełni pod profesjonalne i indywidualne zamówienia. Czyli w momencie, kiedy przychodzicie i mówicie, że chcecie takiego kampera, firma Balkamp Bam go tworzy. Przykład? Proszę bardzo. W momencie, kiedy podejdziemy do kolejnego samochodu, widzieliście go już na naszym kanale, na podwoziu Mana, to jest samochód oparty o
osobę niepełnosprawną. Klient, który przyszedł, złożył indywidualne zamówienie z prośbą o to, żeby przystosować ten samochód do właśnie przewozu osoby niepełnosprawnej. Dużo przestrzeni, zupełnie inaczej zaprojektowane wnętrze, specjalna wyciągarka w tylnej części nad łóżkiem, która pozwala nam przetransportować osobę niepełnosprawną z wózka inwalidzkiego właśnie na tylne łóżko. Dodatkowe tutaj montażowe pasy, które pozwolą nam zabezpieczyć właśnie przewóz tej osoby niepełnosprawnej. Wszystko dostosowane w pełni do właśnie tej osoby, do potrzeb indywidualnych. Warto też oczywiście zwrócić uwagę na tutaj schowaną w podwoziu dodatkową platformę, za pomocą której możemy przetransportować wózek z ulicy prosto do wnętrza naszego pojazdu. Jeżeli chcecie więcej szczegółów na temat tego samochodu, to odpowiedni materiał już jest na naszym kanale. Samochód trzeci w ofercie firmy Balkamp, bazujący na Manie, przeznaczony dla dwóch osób. 77,5 tysiąca euro musimy za takie auto zapłacić, bazujący na Manie. Tak jak mówiłem wcześniej, solary, kompresorowa lodówka, markiza, wszystko jest już w standardzie i to jest samochód i niski, i krótki, jak możecie zwrócić uwagę. Tutaj prosto przechodzimy do części małej, salonowej. Do dyspozycji mamy niewielki stolik, żeby zjeść posiłek tylko i wyłącznie z przeznaczeniem dla dwóch osób. Jednocześnie, kiedy przejdziemy od razu do tyłu, zauważymy oczywiście sypialnię dla dwóch osób. Jest to samochód stricte skonfigurowany pod kogoś, kto właśnie takiego auta poszukuje. A kto poszukuje takiego auta? Oczywiście najczęściej klient niemiecki, podróżujący właśnie camper vanami w parze. Nie zabrakło świateł LED-owych, nie zabrakło szafek zaokrąglonych już w tym nowym designie. Coś, co wyróżnia w ostatnim czasie właśnie markę Balkamp na tle konkurencji, to zupełnie nowa jakość wnętrza, zupełnie inne wykonanie. Pojawiły się też dodatkowe plastikowe wsporniki pod łóżkiem. Całość możemy też oczywiście otworzyć i uzyskać dostęp do przestrzeni cargo, do wszystkich szafek zainstalowanych pod łóżkiem. Tutaj po podniesieniu tej płyty uzyskujemy też możliwość chociażby przewozu rowerów czy innych wysokich rzeczy właśnie w środku pojazdu. Balkamp, co ciekawe, nie uznaje campervanów bez węzła sanitarnego i taki węzeł sanitarny też tutaj się pojawił. W momencie, kiedy podejdziemy tutaj, zobaczymy dużą ścianę, mały schowek i to już nam mówi, że tu znajdziemy węzeł sanitarny. Kaseta. A po otwarciu drzwi, tutaj bocznych, mamy do dyspozycji wykonane tak naprawdę z jednego elementu prysznic, toaletę, umywalkę oraz brodzik. Tutaj mamy gwarancję tego, że woda nie będzie się wylewać i też mamy gwarancję tego, że w środku bardzo łatwo tą przestrzeń wyczyścimy. Na pewno zwrócicie uwagę, że fotele nie są obszyte. Przód, fotele nie są obszyte tak, jak to robi Balkamp. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, to jest wersja wykonana stricte pod klienta, który dokładnie taki model sobie zażyczył. Tutaj liczyły się pieniądze. Im taniej, tym lepiej. Czwarte auto to nowość w ofercie polskiego producenta. Balkamp po raz pierwszy na targach w Düsseldorfie prezentuje szerokiej publiczności campervana zbudowanego na bazie Volkswagena Craftera. W środku mamy wszystko znane to, co z innych modeli. Tutaj możecie sobie rzucić okiem. 85 tysięcy euro, 177-konny silnik i pełne wyposażenie, które znamy właśnie z Volkswagena. Warto o tym wspomnieć, ponieważ same podwozie daje nam naprawdę bardzo dużo możliwości. Przede wszystkim wygląda nieźle. Przypomina Volkswagena Grand Californie, Duża, ładna kierownica multimedialna, system cały wbudowany do obsługi multimediów, klimatyzacja, automat, kapitalny automat dwusprzęgłowy DSG. To po prostu da się lubić. Coś, czego nie widać, to liczne systemy bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane właśnie na pokładzie tego samochodu. Natomiast jeżeli chodzi o zabudowę, tak jak widzicie, wszystko jest wykonane w podobnej wersji, co
inne pojazdy naszego polskiego producenta, a to co z tyłu, czyli gigantyczna sypialnia dwuosobowa, wysoka, z bardzo przestronnymi szafkami nad głową, to już jest standard i to już jest coś, co pokazywaliśmy Wam w ubiegłym roku. Oczywiście tak jak wcześniej, nie zabrakło węzła sanitarnego, prysznic, toaleta w jednym pomieszczeniu, odlanym tak naprawdę z jednego elementu łatwego w utrzymaniu czystości. Mały aneks kuchenny, dwupalnikowa kuchenka gazowa, zlew, całkiem spora lodówka kompresorowa. Całość poszła nieco do góry z dwóch powodów. Po pierwsze, tutaj możemy ulokować o wiele większą lodówkę. Po drugie, tutaj mamy przestrzeń roboczą, czyli tu możemy przyrządzać posiłki, następnie przenieść je tutaj do garnka, do patelni i przygotować swój ulubiony posiłek. Tak właśnie prezentuje się firma Balkamp, jeden z wielu polskich producentów na Caravan Salon 2021 w Düsseldorfie. Ja dziękuję Wam za pierwszą część relacji. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Łapki w górę, komentarze są zawsze mile widziane, a wkrótce na kanale druga część relacji prosto z Düsseldorfu.